strony Mateusz. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w dosyć nietypowym miejscu, a to z tego względu, że w dniu dzisiejszym będę chciał Wam pokazać jedne z ciekawszych Apple Store'ów, które miałem okazję odwiedzić w Nowym Jorku i w zasadzie nie tylko. A oczywiście zaczniemy sobie od tego chyba najważniejszego, a przynajmniej przez niektórych użytkowników nazywaną mekką użytkowników Apple, także zaraz zobaczymy, jak on w rzeczywistości wygląda, chociaż widzicie, że dosyć mocno wyróżnia się przez tą szklaną kopułę, w zasadzie szklaną kostkę, która jest jego tą górną konstrukcją, bo tak naprawdę będziemy musieli zejść na dół, aby zobaczyć, co tam się w ogóle znajduje. Także nie tracąc czasu, chodźmy. A partnerem tego filmu jest wydawca aplikacji NordVPN, która towarzyszyła mi w zasadzie przez całą tą podróż, chociaż w Polsce też jej cały czas używam ze względu na to, że taka aplikacja VPN pozwala na omijanie geoblokad, a z drugiej strony zapewnianie większego bezpieczeństwa i anonimowości w sieci ze względu na to, że możecie połączyć się z jednym z kilku tysięcy serwerów na całym świecie. Dodatkowo jest tutaj możliwość włączenia ochrony Threat Protection, która dodatkowo zabezpiecza nasze połączenie, a także z drugiej strony eliminuje większość złośliwych reklam. W związku z tym naprawdę jest dużo korzyści z używania takiej aplikacji i to Wam polecam, a z drugiej strony polecam Wam samemu to przetestować ze względu na to, że przez 30 dni możecie ją sobie testować i jak Wam się nie spodoba, to będziecie mogli ją zwrócić i NordVPN również Wam zwróci pieniądze, ale myślę, że naprawdę nie będzie takiej potrzeby. Moim zdaniem to jest taka apka must have na każdym Waszym urządzeniu, niezależnie od tego, czy podróżujecie, czy jesteście po prostu w domu. Także gdybyście chcieli ją wypróbować, to link z moim kodem promocyjnym jest w opisie tego filmu, więc tam Was zapraszam. A my tymczasem zmierzamy do pierwszego Apple Store'a i od razu Wam tutaj powiem, że ten odcinek będę przeplatał różnymi ciekawostkami dotyczącymi właśnie tych sklepów z logiem nadgryzionego jabłka, ze względu na to, że wyróżniają się choćby one tym, że odwiedza je rocznie więcej osób, aniżeli wszystkie parki rozrywki Disneya na całym świecie, w związku z tym robi to wrażenie. Natomiast zacznijmy sobie od tego sklepu w Nowym Jorku przy 5 Alei. Jesteśmy tak naprawdę nad tym sklepem, bo on jest pod nami i musimy zejść poprzez właśnie tę kopułę. Także widzimy się zaraz na dole. Jak widzicie, jest to ogromny podziemny sklep, działający tak naprawdę 24 godziny na dobę. Serio, to nie jest żart. Można sobie przyjść, kupić iPhone'a również w nocy, albo kupić na przykład 300 iPhone'ów, jak zrobiła to jedna osoba miesiąc temu, po czym wyszła o pierwszej w nocy z tego sklepu i została okradziona ze 100 iPhone'ów, ze względu na to, że ktoś się na nią zasadził, a następnie pobił i właśnie wyrwał jeden worek z tymi iPhone'ami. Wiem, brzmi to jak jakiś absurdalny fake news, ale całą sprawę potwierdziła nowojorska policja, która już bada właśnie tę sytuację i szuka tak naprawdę bandytów, którzy stoją za tą napaścią. Natomiast wracając do samego sklepu, jak widzicie, tutaj jest zawsze masę ludzi, trwają też dodatkowo różnego rodzaju szkolenia i to jest coś, czego mi naprawdę bardzo mocno w Polsce brakuje, ze względu na to, że u naszych resellerów w Polsce czy w autoryzowanych sklepach nie ma takich darmowych szkoleń, na które możecie sobie przyjść i nawet na przykład nie mając iPada, możecie go dostać właśnie na czas szkolenia i na nim uczyć się programowania, obróbki zdjęć, kręcenia filmów, montowania ich i tak dalej, i tak dalej. Generalnie na stronie Apple, przy każdym Apple Store można sobie znaleźć harmonogram takich szkoleń, do których możecie sobie właśnie przyjść, a następnie zaczerpnąć wiedzy od specjalistów, którzy będą Wam tłumaczyć, jak poszczególne rzeczy robić. I jak widzicie, to się cieszy naprawdę fajnym zainteresowaniem, także nie mogę się doczekać pierwszego Apple Store'a w Polsce, bo pewnie takie rzeczy będą tutaj również u nas możliwe. Natomiast jeśli chodzi o sam sklep, to oczywiście mamy dostęp tutaj do wszystkich produktów i usług, jakie Apple obecnie ma w swojej ofercie na całym świecie. Mamy możliwość kupienia najnowszych iPhone'ów, Apple Watch'y, MacBook'ów i innych wszystkich akcesoriów, łącznie z tym, że możecie sobie je wszystkie poprzymierzać, włożyć na głowę na przykład słuchawki, a następnie też dobrać do nich odpowiednie akcesoria. Pytanie jest trochę inne, czy na pewno opłaca się to robić akurat w samym Apple Store, a mianowicie kupować tamte sprzęty, bo często po prostu te ceny są standardowe, takie jak na stronie Apple, czyli bez żadnej promocji, a w wielu amerykańskich sklepach, tak samo w zasadzie jak w polskich sieciówkach, można często dostać na iPhony czy MacBooki jakieś fajne rabaty, w związku z tym teoretycznie jeśli mielibyście możliwość poszukania jakiejś promocji, ewentualnie czekania na nią, to polecam Wam właśnie to zrobić, aby zaoszczędzić trochę dolarów albo trochę złotówek. Niemniej inną charakterystyczną cechą wszystkich Apple Store'ów jest to, że są one wyposażone w takie drzewka mające symbolizować to, że można sobie usiąść jakby w takim sadzie i odpocząć po prostu pod tym drzewem, korzystając z niezwykle szybkiego internetu, darmowego Wi-Fi, jak chcecie sobie zrobić jakiś backup, czy wrzucić jakiś film na YouTube, to polecam Wam właśnie
robić to w jakimś Apple Store, gdzieś będziecie na świecie. Natomiast z drugiej strony trzeba jasno powiedzieć, że Apple mogłoby mieć równie szybkie ładowarki udostępnione dla swoich klientów. Często podczas wyjazdu zdarzało mi się tak, że mój iPhone niestety się rozładowywał przez to, że traktowałem go jako główną kamerę i w zasadzie cały czas cykałem nim zdjęcia i kręciłem filmy. No i tak się zdarzało, że już po kilku godzinach użytkowania musiałem iść się doładować. No a w Apple Store mają tragiczne ładowarki. Są one podłączone do kostek o mocy 5 W. Gdzieś w związku z tym w 20 czy 30 minut raptem można ładować waszego iPhone'a o 5 czy 10% w zależności od waszego modelu. To jest naprawdę tragedia i to jest moim zdaniem strzał w kolano dla tak dużej firmy, ze względu na to, że nie tylko mi pewnie zdarza się taka sytuacja, że chciałbym sobie na mieście właśnie w Apple Store doładować swój telefon, no a tu to po prostu będzie trwało wieki. No chyba, że jest taka polityka tej firmy, aby jak najdłużej zatrzymać klienta w swoim sklepie, no to wtedy poniekąd to rozumiem. No ale kończąc wątek samego tego Apple Store'a, powiem wam, że prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i ten pomysł z tym, że jest on tak naprawdę pod powierzchnią ziemi i prowadzą do niego takie ładne schody, jest też niezwykle efektowny. Następnie przenosimy się do Apple Store'a w dzielnicy Soho. Można powiedzieć, że to już jest trochę taki bardziej normalny sklep, ze względu na to, że przez tą mniejszą popularność odwiedza go też mniej ludzi i na spokojnie można sobie tak naprawdę pomacać, pobawić się jakimś urządzeniem i ewentualnie porozmawiać z jednym z pracowników Apple bez większego hałasu. Natomiast to, co najbardziej podoba mi się w tym sklepie, to te ogromne szklane schody, które są też poniekąd symbolem tej marki, ze względu na to, że w Apple Store'ach na całym świecie będzie się przejawiał motyw właśnie tych specjalnie zaprojektowanych dla amerykańskiej firmy schodów. Robi to naprawdę niezłe wrażenie, tak jak liczba Apple Store'ów na świecie, bo co prawda w Polsce nie ma ani jednego, natomiast w pozostałych 24 państwach jest aż 521 sklepów, w tym 272 w samych Stanach Zjednoczonych, co jest naprawdę już pokaźną liczbą. I co od razu warto zaznaczyć, jak podaję najnowsze dane, codziennie wszystkie Apple Store'y na całym świecie odwiedza 1,3 miliona kupujących, a obsługiwani są przez ponad 50 tysięcy pracowników. Także może to robić naprawdę duże wrażenie i w sumie takie podobne duże wrażenie zrobił na mnie inny amerykański, nowojorski w zasadzie sklep umieszczony na Brooklynie, a jak widzicie dosyć mocno wyróżnia się z tłumu innych budynków. Można powiedzieć, że nie ma on takiego regularnego kształtu, tylko jest to budynek o podstawie trójkąta z ogromną witryną i jest w zasadzie cały przeszklony. W związku z tym dociera do niego masę światła, całość prezentuje się kapitalnie, zwłaszcza w nocy, powiem wam. I w tym właśnie też sklepie spędziłem prawie godzinę, ze względu na to, że tutaj chciałem doładować swojego iPhone'a chociażby o te kilkanaście, 20-30%, natomiast przekonałem się, jak wolny jest to proces tak naprawdę i udało mi się jedynie doładować go o 10, a musiałem już iść, w związku z tym byłem mega rozczarowany tym. Powiem wam, że tych wolnych ładowarek w tych Apple Store'ach naprawdę nie umiem przeżyć, zwłaszcza jeśli mam z tyłu głowy ciekawostkę, o której się też dowiedziałem, że wszystkie Apple Store na całym świecie mają te same takie piękne, długie, drewniane stoły, które są specjalnie robione na zamówienie i mogą nawet kosztować 80 tysięcy dolarów za jeden taki ogromny stół, także to też robi wrażenie, ale ogólnie Apple, inwestując w swoje salony, nie oszczędza, mówiąc krótko, i potrafi wydać nawet kilkadziesiąt milionów dolarów, tak jak to zrobiło w londyńskim Covent Garden, na odrestaurowanie całego Apple Store'a i wyposażenie go, więc to jest równie imponujące. Natomiast Apple Store'em, do którego trafiłem dosyć przypadkowo, jest Apple Store na Upper East Side, ze względu na to, że mieści się on tak naprawdę w niepozornym budynku starego banku i pewnie zapytacie, no i co w nim jest takiego wyjątkowego, co wyróżnia go na tle innych Apple Store'ów, a mianowicie to, że jak sobie zejdziecie do piwnicy tego sklepu, to oprócz licznych półek, na których możecie oczywiście sobie kupić różnego rodzaju produkty Apple, znajdziecie wejście tak naprawdę do byłego skarbca z banku, który kiedyś się tu mieścił, i architekci, którzy byli odpowiedzialni właśnie za ten sklep, pomyśleli, że nie będą usuwać tego motywu, aby nadać takiego odpowiedniego smaczku temu sklepowi. W związku z tym naprawdę kozacko to wygląda i można się poczuć, jakbyście napadali na jakiś bank i ukryli się właśnie w skarbcu, także jak będziecie, to polecam wam również tutaj zajrzeć. Natomiast będąc w Nowym Jorku, na pewno musicie zajrzeć też na Grand Central, czyli na dworzec kolejowy, na którym również Apple postanowiło zrobić sobie dosyć nietypowy sklep, a mianowicie nie ma tutaj specjalnych witryn i tak dalej, tylko jest on ukryty po prostu na jednym z balkonów, który jest tam dostępny i klienci normalnie przychodząc sobie z dworca mogą na niego wejść i na przykład skorzystać z porady w Genius Barze, i to jest też taki motyw, którego mi bardzo w Polsce brakuje, ze względu na to, że możecie sobie swobodnie przez internet umówić się na wizytę z jednym z geniuszów, którzy tam pracują, tak się nazywają akurat ci pracownicy, a następnie będą oni do waszej dyspozycji, będziecie mogli z nimi porozmawiać o tym, jak na przykład zrobić jakąś rzecz na iPhone'ie, rozwiązać wasz problem, albo na przykład rozpocząć właśnie jakiś serwis któregoś z waszych urządzeń, które się zepsuło, także mega fajna sprawa. Jak widzicie, tak jak w tym sklepie
sklepie, jak i w innych, jest zawsze wydzielona specjalna strefa, gdzie jest taki Genius Bar. To był w zasadzie pomysł Steve'a Jobsa, a w ramach ciekawostki mogę wam powiedzieć, że największy Genius Bar znajduje się w amsterdamskim sklepie i mierzy on prawie 25 metrów, cały ten stół. To naprawdę też robi wrażenie. Też nie wiem, czy w ogóle to powinno robić wrażenie, bo tamten sklep jest jednym z największych na świecie. Jego przestrzeń ma 2500 metrów kwadratowych. To jest naprawdę dużo. Choć nie jest to najwyższy sklep na świecie, ze względu na to, że takowy znajduje się w Japonii, w Tokio i ma aż 3 piętra. A jeśli bylibyście z kolei ciekawi, jaki jest najmniejszy Apple Store na świecie, to jest to kalifornijski sklep mieszczący się w Santa Rosa i mający tak naprawdę przestrzeń na poziomie 500 metrów kwadratowych. Natomiast wracając do naszej wizyty w amerykańskich sklepach, innym Apple Storem, który odwiedziłem, jest ten mieszczący się w World Trade Center. Generalnie nie lubię Apple Store'ów, które są w galeriach handlowych, bo one raczej niczym się nie charakteryzują, ale jednak powiem wam, że wejście do tego World Trade Center robi wrażenie. Sam Apple Store jest tutaj po prostu normalny, ale idealnie wpasowuje się w klimat całego tego miejsca, także też polecam wam rzucić na niego okiem. I taką ciekawostką o Apple Store'ach, której również mogliście nie wiedzieć, to to, że wszystkie te sklepy mają takie tajne ściany, tajne pomieszczenia, w których trzymane są wszystkiego rodzaju akcesoria czy różne rzeczy od samych pracowników. W związku z tym nie ma tutaj nic porozwalanego na samym sklepie, a jak widzicie, nie ma tutaj też dodatkowych pomieszczeń, tylko one są właśnie za takimi ukrytymi, można powiedzieć, ścianami. Tak samo jak w zasadzie ukryte szuflady znajdujące się w tych drewnianych stołach, ze względu na to, że tam często przechowywane są na przykład droższe akcesoria do iPhone'ów, jakieś unikatowe paski do Apple Watch'y, czy po prostu jakieś poszczególne produkty, które mają nie kusić ewentualnie złodziei, żeby szybko je ukradli. I ten sklep też potwierdza taką tezę, że tam, gdzie są najbardziej popularne w zasadzie miejsca na świecie, tam również Apple musi mieć swój salon w tych najbardziej prestiżowych miejscach, chociaż tutaj troszeczkę wykluczające jest to, że nie mają oni swojego sklepu na Times Square, ale może po prostu nie da już się tam nigdzie wcisnąć, bo faktycznie zagęszczenie innych sklepów na każdy centymetr kwadratowy jest kosmiczne. Natomiast taką ciekawostką odnoszącą się do tych sklepów, którą udało mi się znaleźć i pochodzi ona z 2012 roku, co prawda, jest to, że Apple ma najbardziej dochodowe sklepy na metr kwadratowy, ze względu na to, że w tamtym czasie wygenerowali oni prawie 6 tysięcy dolarów na stopę kwadratową. Także były to wtedy najbardziej dochodowe sklepy w tym rankingu, wyprzedzając takich słynnych sprzedawców biżuterii jak na przykład Tiffany. Kończąc jeszcze podróż w Nowym Jorku, odwiedziłem Apple Store'a znajdującego się przy samym Central Parku. Generalnie można powiedzieć, że jest to mała kopia samego Apple Store'a przy Fifth Avenue. Tutaj ponownie, jeśli chcielibyście porozmawiać sobie z kimś na spokojnie, wybrać odpowiedni sprzęt bez tłumu klientów, który cały czas przechadza się po tym sklepie, to polecam wam właśnie udać się do tego miejsca, bo jest tutaj na pewno większy spokój. Natomiast największy spokój, który zaznałem w Apple Store, był w waszyngtońskim sklepie, ze względu na to, że tutaj tak naprawdę to miejsce jest o tyle wyjątkowe, że mieści się w byłej bibliotece i jak widzicie, klimat w środku ewidentnie do tego nawiązuje. W zasadzie możecie się poczuć jak w takiej nowoczesnej bibliotece. Był to nawet jedyny sklep, w którym było więcej pracowników aniżeli samych klientów, natomiast od razu wam powiem, że była to dosyć wczesna pora, około 10 rano, w związku z tym ludzie zaczęli dopiero przychodzić i też pierwsze szkolenia dopiero zaczynały się odbywać. W tym sklepie również udało mi się znaleźć najtańszy produkt Apple, jaki mają w ofercie, czyli przejściówkę do mini jacka, a także absurdalny produkt pod tytułem iShmatka, który możecie sobie kupić za 20 dolarów. No i finalnie docieramy do sklepu, który w zasadzie już odwiedziłem przypadkowo, ze względu na to, że nie miałem w planach odwiedzać sklepu, który jest w Miami, ale akurat przechodziłem przez bulwar i stwierdziłem, że warto również tutaj zajrzeć, ale generalnie akurat ten sklep niczym wyjątkowym już się tutaj nie wyróżnia, no chyba, że powiemy o tym, że na Florydzie jest akurat tak wynoszący około 6-7%, jeśli dobrze pamiętam, więc tutaj możecie trochę taniej nabyć swoje iSprzęty względem na przykład Nowego Jorku, ze względu na to, że tamten podatek jest po prostu większy. No i podsumowując, generalnie same Apple Store w środku wyglądają bardzo podobnie. Taka jest też polityka, strategia tej firmy, aby wszystkie te miejsca po prostu na całym świecie wyglądały tak samo, żeby klienci mogli znaleźć trochę przestrzeni dla siebie, ewentualnie porozmawiać z jednym z geniuszów, ale z drugiej strony bardzo często są to też bardzo ładne architektoniczne budynki, które, mówiąc krótko, Apple robi niezwykle przemyślanie z odpowiednimi architektami. W związku z tym, jeśli interesujecie się właśnie też architekturą, to warto sobie oglądać te Apple Store, które znajdują się na świecie. Może nie w galeriach handlowych, bo one raczej wtedy wrażenia nie robią, ale takie sklepy, jak mogliście widzieć w tej bibliotece czy w tym byłym banku, naprawdę są bardzo ciekawe. Także jeśli byście szukali usprawiedliwienia i ktoś miałby was za głupka, że chcecie być takimi fanami i chodzić po wszystkich Apple Store'ach, to mu powiedzcie, że to są po prostu obiekty architektoniczne, które warto zwiedzić. Wtedy na pewno inaczej już na was popatrzy. Taka moja porada. A przynajmniej ja się już tak tłumaczyłem przed swoją narzeczoną, która w pewnym momencie już miała
miała dość i chciała uciekać z tych sklepów, jak mówiłem jej, że zwiedzamy 5 czy 10 Apple Store. Także tyle ode mnie, dziękuję również partnerowi dzisiejszego odcinka, czyli wydawcy aplikacji NordVPN, którą bardzo mocno Wam też polecam, jeśli jesteście szczególnie w podróży, łączycie się z jakimiś publicznymi hotspotami, ze względu na to, że ta apka po prostu podwyższa anonimowość czy bezpieczeństwo w sieci. Możecie się przełączać pomiędzy jednym z kilku tysięcy serwerów na całym świecie, omijać też geoblokady. No a dodatkowo fajne jest to, że możecie sobie sami to przetestować i dopiero później zdecydować, czy chcecie po tych 30 dniach dalej kontynuować, czy też nie, bo wtedy ewentualnie NordVPN odda Wam pieniądze. Link do mojej promocji jest w opisie, więc tam Was zapraszam. No i trzymajcie się. Cześć!